Dziś sprawdzamy, jak Polacy komentują najważniejsze ostatnio wydarzenie w USA czyli oczywiście rozstanie Caroline Derpieński i jej obecna sytuacja Przemek zapewne liczyła na suta odprawę odprawa suta czyli takie uroczyste pożegnanie yy, Gruczołu z honorami zaradna Mirela Wydmuchaj nos, chyba że głodna jesteś i łączysz jedno z drugim panu Robertowi braksów, ale następnie znajduje jedno Krzysztof Klamala tak Republikanie złośliwie mówią o pani Harris yy, Klamala Harris. Marek prawdopodobnie otrzymał skarpetę od swojego pana. Jestem wolny! Elżbieta, trochę po staropolsku, wskazuje, że jesteś wspaniałą dziewczyną, darzy radę, czyli jest jakaś rada, którą trzeba obdarować. Pani Rosław wskazuje, że bogate osoby mają dużą dowolność, jeśli chodzi o metale półszlachetne. Milionerzy mogą sobie zmieniać, stać ich na to takich panienek, mogą mieć ile chcą. Wacław komplementujący pośladki Zadne cudo. Dla pani Mirosławy Caroline to o, dziewczyna zagadkowa i taką powinna pozostać. A po co ja tak odgadywać? Wie co robi. Marcin. Brzydka suka. Czyli ostra. Tu nawiązanie do brzytwy. Ewa. Babcia to raczej plakaka. Plakaka czyli rozwolnienie. Pan Wojtek liczący na dofinansowanie z Pefronu. Baba chora. Mogę cię zatrudnić do pracy. Zapraszam. Regina. Tail mail, Czyli mężczyzna opowiadający historyjki. Są również komentarze ze Skandynawii. Pyłacze prawdopodobni. A przyszyła już sobie męskie organy, jak zapowiadała? Jeśli tak, to facet jest niepotrzebny. Pisze tygodniki No Wrocław. Grzegorz. Oj, oj, ledere. Alina. Dziewczyno, jesteś jedna wielka tragedia i posmiechowiskiem. Posmiechowisko taki rodzaj audycji radiowej. Zbigniew. A czemu kciukiem załaniasz jego twa? A czemu Zbigniew kreskami zasłania swój kom? Elżbieta, ja jestem ciekawa, za kim ona ptacze. Ptakać, czyli latać. Rozbawiony Zbigniew. Peka. Tutaj Grażyna widać, że się nie pomyliła. Z przekonaniem to napisała, więc ona musi funkcjonować w jakimś innym systemie pojęciowym. Nie rób z siebie publiki, bo większej publiki nie ma na świecie jak ty. I Żyga, sra, zamienia się w diabła, a później Żyga dolarami. Uch. Gertruda. Dość nietypowe imię, jak na dziecko. Znajdźcie sobie nasiepnego. Tutaj pan Siwy podaje na początku zawód dla podkreślenia wiarygodności. Sprzedaję w biedronce, widziałem. Andrzej, promotor polskiego wybrzeża. Gdzie te Bentley'e, porszaki, te dolarsy? Nie masz co jeść, to pij wodę trzy razy dziennie. Może ci to pomoże. Diewka, czyli taka mała diwa. Arthur, ona was oszukuje, nie wierzcie w hej słowa! Poczciwy Szymon. Karolina, przyjeżdżaj do mnie, mamy emeryturę, średnia, będziemy żyć jakoś. Pan padre i nietypowe życzenia urodzinowe. Koło chuj mi to lat. Pani Hanna z Olsztyna, to zapraszam panią na obiad, jeśli będzie po drodze. Faktycznie z Miami, jak się jedzie do Białego Stoku, jest, jest przystanek w Olsztynie. Tylko trzeba wybrać Ryan R. Regio. Chwiejny nastrój pani Krystyny. Pani Urszula z przebitkami z Łaciny. Za każdego człowieka warto się modikum. Włodek. nie pies, ja je. E. Senk z Węgier. Jej tylko trzeba dużego niż do dupy. Agula. Dobrze za młodu może nie doznała biedy, czuła się kobieta milionera, teraz trzeba jeść babany. Babany, czyli banany dla kobiet. Basia i znak zapytania w formule libero. A co? To mnie obchodzi. Weronika. Matka dobrze radziła, kto nie słucha ojca matki ma na dipie czterolatki. Faktycznie y, dzieci w dipie powodują, że na naczosy są zupełnie niesmaczne. Jurek. Dziak lot da fuck. Tutaj Piotr przygotował miejsce dla osób, które komentarz składają y, na piśmie. Pani Maria, sponsorka internetu. Internet ja utrzymuję. Podziękujmy pani Marii. Marcin prawdopodobnie z przepukliną. Ja cię mogę przytulić do jaja. W komentarzach pojawiała się także ciekawa forma, tak zwane dwulinijkowce. Ich z nią. Z szaci. S. Z. Litości. Co c. I. Tutaj pan Peter Piotr, który wie, że jego komentarze idą na rynek międzynarodowy, wzbogacił język polski o taką frazę i wytarł ją jak buty o wycieczkę. Rafał, mistrz przysłów, raz pod wozem, raz odwozem. E, tutaj pan Andrzej, i prawdopodobnie jego pierwsze doświadczenia z anglicyzmami co to kogo? Kaman. Podobnie pan Rafał, też był blisko. Fak just tym dnem. Stop. Famous Stupid People. Co mnie zaskoczyło w komentarzach to ile wersji słowa dajmonsy potrafią zaproponować Polacy: Dalmonsow, Dajmocow, Diamotsów, Daimonsy, Doamons, Dajmontów. Czyli żeby podać kilka opakowań ulubionego deseru firmy COT. mocowo Taki kraj dość bogaty, który niedawno ogłosił niepodległość. Dimonsy. Daymond. Tutaj dowiadujemy się, że praca hańbi. Nie ma wstydu do pracy. Ona nie ma wstydu tak się poniżać do roboty. Do sekcji artystycznej wprowadza nas pan Artur zdaniem Dam zupę za dupę. A ja duże znowu będę w kącie. Obrodziło nam także w sekcji komentarzy pisanych z telefonem w kieszeni, ale zanim to tradycyjne zaproszenie na ostatnie już występy z programem Ty Rada w listopadzie. Jasło, Płońsk, Kielce, Radomsko, Warszawa, Białystok, Cieszyn, Chorzów, Grodzisk, Wielkopolski, Poznań, Piła, Wrocław, Gniezno, Opole i w grudniu 6. Kędzierzyn-Koźle po raz drugi. Jadwiga. Fuale tak się chwali lat, że stać. Tutaj u pani Zofii z komentarza możemy wyczytać przebieg zdarzeń, jak go pisała. Najpierw idzie sobie normalnie, OMG, znowu kłamie, znowu chce, później się przewraca, aby wziąć wziął, wziął, Halin! I wstaje i pisze dalej. Ona jest psychicznie chora patologia musi się leczyć z Intu zaraz. OMG Agnieszka, Oczyście ty z z Gildym co ty? Jacek, bo tak jest. uciaj ja i w dżemals i ja zostawił. Artur, do ty obroty, Leniu. Jolanta, co za Puerdily opowiada to jest tej problem. Bogdan, który ma troszeczkę skromniejszy pakiet, nie wykupił sobie odmiany. To jest kara dolarowka dla cierpieniem milioner wypieprzyc na zbyt upysk. Grzegorz. I... i z nią. i Kto chce zobaczyć dłuższe, niecenzurowane wersje odcinków, można wpłacić dowolną kwotę na bajkofi. Ja wtedy wysyłam linka i bawimy się.